PCOS, czyli Zespół Policystycznych Jajników, czy ty go w ogóle masz? W tym filmiku opowiem ci o tym, jak zweryfikować, czy ty aby na pewno masz PCOS, Zespół Policystycznych Jajników, a nawet jeśli go masz, to czy na pewno jest to taki klasyczny PCOS, czy może coś innego podszywa się pod twoje PCOS, co jest naprawdę bardzo częstą sytuacją. I opowiem ci też właśnie, z jakich względów często te pomyłki, chociaż też nie do końca to są pomyłki, ale ogólnie klasyfikowanie czegoś jako PCOS, co PCOS nie jest, albo teoretycznie jest, ale tak naprawdę w sumie powinniśmy go traktować jako coś innego, a nie PCOS. Wiem, trochę zamieszania co jest, ale zaraz wszystko ci wyjaśnię. Jeśli się nie znamy, ja mam na imię Kasia i jestem z wykształcenia magister farmacji, dietetyczką kliniczną, holistic coachką i wiele, wiele więcej i pomagam kobietom na co dzień uregulować hormony, docierając do źródła, prawdziwego źródła przyczyny problemów. Bez muszę, bez powinnam, na spokojnie, krok po kroku, w swoim tempie, z zaopiekowaniem się swoim ciałem, a bez jakiegoś przemocowego zaciskania zębów. I zanim też wejdziemy głębiej, to chciałabym ci dać znać, że właśnie ruszył bezpłatny quiz na przyczynę, czyli quiz, który jak wypełnisz sobie, to wyświetlą ci się 3 lekcje z odpowiedziami, jaka jest możliwa twoja przyczyna problemów hormonalnych i też co możesz robić dalej. Quiz lata dosłownie parę godzin, a wypełniło go już ponad 1000 kobiet, także jak słuchasz tego filmiku, to nie wyobrażam sobie, jak dużo kobiet musiało go już teraz wypełnić, w sensie teraz w przyszłości, ale myślę, że wiesz, o co mi chodzi. I bardzo ci polecam, bo naprawdę jest zajebisty. Link oczywiście tutaj w opisie. Więc skąd zamieszanie dotyczące w ogóle PCOS? Trochę się trzeba cofnąć do historii, którą swoją drogą bardzo sobie analizowałam parę lat temu, jak pisałam jeszcze pracę dyplomową akurat z dietetyki, bo kończyłam 2 kierunki. I ją akurat pisałam o PCOS-ie i tam doszłam do faktycznie historii tego wszystkiego, czyli jak te wytyczne dotyczące diagnozowania zespołu policystycznych jajników, PCOS, się zmieniły. I myślę, że też trochę nie bez przyczyny się zmieniły i jestem daleka bliska teoriom spiskowym, natomiast jakby mam mieszane uczucia co do różnych teorii, jakby w zależności od teorii. Natomiast tutaj historia diagnozowania PCOS, myślę, że przemysł farmaceutyczny mógł mieszać tam palce, no bo after all to jest po prostu przemysł, prawda? I leki mają się sprzedawać. Oczywiście nie mówię, że wszystkie leki są B, nie mówię, że leki nie leczą, nie mówię, to chociaż w sumie dobra, leczą objawowo, tak? Nie leczą przyczynowo. Nie mówię, żeby absolutnie odstawiać coś, nie brać i tak dalej. To czasem jest potrzebne. Ja staram się naprawdę zdroworozsądkowo do tego wszystkiego podchodzić i nie jestem zwolenniczką skrajności. Natomiast, jak sama zaraz zobaczysz, to tutaj myślę, że to mogło odegrać jakąś rolę. Daj znać też, co sama o tym myślisz, po tym jak wysłuchasz tego filmiku. Więc w 1990 roku taka jedna z ważniejszych do dzisiejszego dnia organizacji, czyli NIH, National Institute of Health Criteria, właśnie w skrócie NIH, oni jako pierwsi zdefiniowali tak na dużą skalę, powiedzmy, czym jest zespół policystycznych jajników. I żeby on wystąpił, oni stwierdzili, że muszą pojawiać się 2 rzeczy. Czyli pierwsze kryterium to hiperandrogenizm albo objawy hiperandrogenizmu, czyli jakby w badaniach, albo w badaniach wysokie androgeny. Androgeny, czyli na przykład DHEAS, czy androstendion, czy testosteron, to są takie główne androgeny, lub objawy hiperandrogenizmu, czyli na przykład trądzik, czy wypadanie włosów, bardzo silne, albo łysienie wręcz, czyli wypadanie bardzo dużej ilości włosów, pogrubiona barwa głosu, nadmierne owłosienie, tam gdzie go nie powinno być. Tutaj też do tego mamy odpowiednią skalę, żeby ocenić, co jest nadmiernym owłosieniem, co już nie, ale generalnie albo objawy hiperandrogenizmu, albo hiperandrogenizm w badaniach, czyli nadmiar androgenów po prostu, bez objawowo. I to kryterium numer 1, a kryterium numer 2 to jest kryterium dotyczące oficjalnie nazwane oligoowulacja lub anoowulacja, czyli cykle bezowulacyjne całkowicie, albo małoowulacyjne, w sensie, że tych owulacji jest zbyt mało, że one są rzadkie. I to zwykle, nie zawsze oczywiście, ale zwykle objawia się tym, że cykle są po prostu nieregularne, albo jest całkowity zanik miesiączki, jeśli w ogóle nie mamy owulacji,
albo właśnie one są takie skaczące. Bardzo rzadko znów w swojej praktyce ja obserwuję, żeby cykle były bezowulacyjne i jednocześnie regularne. To się zdarza, ale naprawdę rzadko. Przy okazji, tutaj już trochę jest problem z tym drugim kryterium, prawda? Bo tak naprawdę, żeby używać tego drugiego kryterium, a ono się będzie powtarzać w kolejnych dwóch klasyfikacjach, no to trzeba by było faktycznie przysiąść i przeanalizować te cykle. I teraz pytanie, kto robi to naprawdę? Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że często nie ma czasu, że często to są wymogi NFZ-u, zwłaszcza na wizytach NFZ-owskich, ale to też są w prywatnych gabinetach, też często te wizyty trwają po 5-10 minut i mało kto siedzi faktycznie i analizuje, ok, czy ten cykl jest owulacyjny, czy jest bezowulacyjny, czy pani zrobiła w odpowiednim momencie badanie progesteronu, żeby w ogóle móc powiedzieć o tym, czy cykl jest owulacyjny, czy bezowulacyjny, bo może pani zrobiła badanie progesteronu, on jest bardzo niski, ale nikt się nie zastanawia, czy pani robiła przed owulacją, czy po owulacji, czy owulacja może u ciebie akurat jest w 30 dniu cyklu, a nie w 14, bo u 14 dniu cyklu naprawdę analizuję dziesiątki, setki kart cyklu miesiączkowego i 14 dzień cyklu to jest dzień, gdzie owulacja jest u po prostu bardzo, bardzo małej ilości kobiet. Więc te kryteria zostały zdefiniowane jako pierwsze, czyli androgeny i cykle miesiączkowe, owulacje. Kryteria numer 2 to są najbardziej popularne w tym momencie, chyba najczęściej używane w Polsce i to są kryteria rotterdamskie z 2003 roku. I to zmieniło wszystko, bo jako trzecie kryterium diagnostyczne wszedł tutaj obraz policystycznych jajników, czyli powiększenie jajników, odpowiednia ilość pęcherzyków na jajnikach, czyli to, że lekarz patrzy w USG przezpochwowym i widzi powiększony jajnik odpowiednich rozmiarów, odpowiednią ilość pęcherzyków, właściwie nieodpowiednią, i wtedy diagnozuje, ok, to jest policystyczny jajnik, te jajniki mają wygląd policystyczny i to wcześniej nie było kryterium, czyli wcześniej według nich można było mieć zespół policystycznych jajników bez tak naprawdę obrazu policystycznych jajników, który tak naprawdę nie musi występować u każdej kobiety z zespołem policystycznych jajników. I co najgorsze z mojej perspektywy, to w przypadku kryteriów rotterdamskich właśnie, gdy została dołożona ta trzecia opcja, oni stwierdzili, ok, możesz i jesteś zdiagnozowana z PCOS, jeśli masz dwa z trzech tych kryteriów, czyli nie tylko, czyli możesz mieć na przykład hiperandrogenizm i policystyczne jajniki, ale możesz mieć brak owulacji, czy nieregularne cykle i policystyczne jajniki i też wtedy jesteś zakwalifikowana jako kobieta z zespołem policystycznych jajników. Czyli to kryterium numer 2 plus numer 3 to sprawiło, że nagle ilość kobiet z zespołem policystycznych jajników bez tego hiperandrogenizmu stała się gigantyczna. Po prostu mnóstwo kobiet, które mają nieregularne cykle i jednocześnie obraz policystycznych jajników zostały włączone w te kryteria diagnostyczne, zostały zdefiniowane jako mają PCOS. I oczywiście wtedy zwykle schematem leczenia jest antykoncepcja hormonalna. Nie zawsze, to się zaczyna zmieniać, są fantastyczni lekarze, są osoby, które naprawdę leczą, które wskazują dobre, fajne, skuteczne rozwiązania i nie zaleczają objawów tabletkami anty. Oczywiście to też jest 100% wybór każdej kobiety, jaką drogę podejmie, tak? Ale niestety z tymi kryteriami ja mam ogromny, ogromny problem. Dlaczego? Bo wyobraź sobie, że właśnie w momencie, gdy te kryteria się poszerzyły właśnie do kobiet, które mają nieregularne cykle i obraz policystycznych jajników, to zostały pod tą bańkę, do tego parasola zespołu policystycznych jajników włączone kobiety, które mają to coś, mają te dwie rzeczy. Mają właśnie nieregularne cykle i policystyczne jajniki z różnych innych powodów. Z powodów, których wtedy, jak ktoś mówi im, ma pani PCOS, to już nikt za bardzo nie sprawdza, nikt nie eksploruje dalej, dlaczego tak się dzieje. A właśnie zwykle kobiety, które nie mają hiperandrogenizmu, czy nie mają właśnie objawów nadmiaru androgenów, a są nazwane, ma pani PCOS, to są kobiety, które zwykle odkrywamy później, przynajmniej ja odkrywam w toku pracy z nimi, że tam się kryje niedoczynność tarczycy, tam się kryją problemy jelitowe, tam się kryją pasożyty, kryją choroby autoimmunologiczne, na przykład Hashimoto, tam się kryje przedwczesne wygasanie jajników, przedwczesna menopauza, albo tam się kryje po prostu perimenopauza, czyli pierwsze stadium, powiedzmy, menopauzy, które może dużo przed menopauzą jeszcze się nadarzyć. I tam też bardzo często, najczęściej powiedziałabym, kryje się czynnościowy zanik miesiączki. I uważam, że ze wszystkiego, z
całego tego naddiagnozowania kobiet z zespołem policystycznych jajników, to czynnościowy zanik miesiączki, sklasyfikowany jako PCOS, to jest jeden wielki strzał w kolano. Dlatego, że jeśli mamy czynnościowy zanik miesiączki, czyli na przykład zanik miesiączki z powodu stresu, niedojadania, niskiej masy ciała, jedzenia zbyt małej ilości węglowodanów, jedzenia zbyt małej ilości kalorii, nadmiernego ćwiczenia, to często te kobiety mają obraz policystycznych jajników, nie mają miesiączki albo mają bardzo, bardzo nieregularne cykle i dostają informację, ma pani PCOS, bo pani się kwalifikuje tutaj w te kryteria diagnostyczne oczywiście i proszę jeść z niskim indeksem glikemicznym, proszę się więcej ruszać, proszę jeść mniej, nie daj Boże, schudnąć. I to wtedy jest naprawdę, aż mnie ciarki teraz przeszły, to jest dużo częstsze niż ci się wydaje. Takie kobiety też często, jeśli nie chcą antykoncepcji hormonalnej, dostają metforminę przepisywaną, która też może działać hipoglikemizująco, czyli kobietom, które i tak mają zwykle niski cukier i które będą reagować źle na krzywą glukozowo-insulinową czy po prostu glukozową, dostają jeszcze leki hipoglikemizujące. Także dlatego właśnie ostrzegam ciebie przed tą naddiagnozą tutaj i zweryfikuj sobie, czy ty w takim układzie, w kryteriach, jakby w świetle tych kryteriów, pierwszych kryteriów NIH-u, na pewno to PCOS masz. Bo uwaga, pojawiły się później jeszcze trzecie kryteria diagnostyczne PCOS, zespołu policystycznych jajników. I te kryteria mają naprawdę bardzo duży sens, moim zdaniem największy z tych wszystkich, czyli to są kryteria z 2009 roku, zdefiniowane przez Androgen Excess and PCOS Society, gdzie stwierdzono, że okej, bierzemy już pod uwagę te trzy kryteria, czyli problem z androgenami numer 2 to problem z cyklami i numer 3 policystyczne jajniki, ale oni stwierdzili, że żeby zdiagnozować PCOS, potrzebujemy koniecznie tych androgenów. Cykle mogą być okej, ale mamy na przykład problem z androgenami i obraz policystycznych jajników, albo mamy problem z androgenami i problem z cyklami, czyli nieregularność cykli, nieregularność owulacji, brak miesiączki, brak cykli. I wtedy diagnoza PCOS spada. Czyli jakby to jeden problem z androgenami jest obowiązkowy z tym mianownikiem wspólnym. I według mnie albo kryteria pierwsze, albo kryteria trzecie mają największy sens, bo w mojej opinii to właśnie ten nadmiar androgenów powinien być tym czynnikiem łączącym wszystkie kobiety z PCOS, bo patrząc na poziomie, nie będziemy się w to zagłębiać, ale takim komórkowym, metabolicznym, PCOS powinno być diagnozowane właśnie wtedy, jeśli jednym z takich kluczowych objawów faktycznie prawdziwego zespołu policystycznych jajników jest właśnie problem z androgenami, czy nadmiar ich, już produkcja jeszcze bezobjawowo, albo już objawy nadmiaru androgenów. I uwaga, najważniejsza rzecz na koniec, czyli coś, co teoretycznie powinno zapobiec temu naddiagnozowaniu, chociaż trochę, ale w praktyce niestety nie zapobiega w ogóle, to jest to, że w każdym z tych kryteriów teoretycznie zanim zdiagnozuje się PCOS, powinno się wykluczyć pozostałe endokrynopatie, czyli pozostałe problemy hormonalne, czyli to, co mówiłam, choroby autoimmunologiczne, choroby tarczycy, choroby nadnerczy, czy też inne choroby współtowarzyszące, które mają podłoże hormonalne, a których po prostu nie eksploruje się, nie bada się. Oczywiście nie zawsze jest źle, oczywiście czasem są fantastyczne diagnozy, fantastyczne, trafne ścieżki działania, ale jakby jeśli tu jesteś, to ja myślę, że wiesz, jak jest często, prawda? Ja też przez to przeszłam i no niestety, ale często to po prostu nie działa tak, jak powinno. I myślę, że ten punkcik to jest taki punkt, który naprawdę mógłby zmienić wiele, jeśli w ogóle byłby respektowany. Ale tak czy inaczej, cieszę się, że słuchasz tego, że bierzesz sprawy w swoje ręce, że bierzesz odpowiedzialność za swoje zdrowie i po prostu trzymam za ciebie kciuki ogromnie. Daj znać, jestem bardzo ciekawa, co ty o tym myślisz i czy teraz patrząc przez ten pryzmat, przez to, co ci powiedziałam, czy ty nadal byłabyś zdiagnozowana z PCOS? Jestem turbo ciekawa. Koniecznie daj znać w komentarzu i jeszcze raz zapraszam cię do wypełnienia quizu, bezpłatnego quizu na przyczynę, gdzie odkryjesz swoją indywidualną przyczynę problemów hormonalnych i odbierzesz 3 bezpłatne lekcje, które wskażą ci, co dalej robić. Ja się z tobą żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Jeśli ci się podobało, to łapeczka w górę i zasubskrybuj, zostań tu ze mną na dłużej i koniecznie podeślij też kobiecie, które uważasz, że skorzystają na tym filmiku, a jestem pewna, że no niestety, ale znasz takich dużo. Do zobaczenia.